Chętnych do pomocy w programie Szlachetna Paczka można liczyć w tysiącach. Jak mówi koordynator inicjatywy ksiądz Jacek Wiosna-Stryczek, wolontariat w paczce jest powołaniem do służby dla innych ludzi, do przekraczania siebie dla innych, żeby zmienić świat. Choć do świąt jeszcze niemal 3 miesiące, to ekipa programu Paczki ma pełne ręce roboty. Wolontariusze przechodzą proces rekrutacji, a następnie są odpowiednio przygotowywani i szkoleni, aby należycie odnaleźć się wśród potrzebujących osób. Program pomocy obejmuje m.in. osoby starsze, samotne, wielodzietne rodziny czy choćby rodziny dotknięte chorobą czy niepełnosprawnością. Dlatego organizatorzy akcji starają się dobrać zespół tak, aby pomagał w sposób mądry, nie tylko poprzez materialne dary. Stowarzyszenie Wiosna nadaje Szlachetnej Paczce niezwykłą filozofię pomagania, twórcze podejście do pracy z ludźmi, unikatowe systemy zarządzania i wolność dawania siebie innym. To nie jest często tak, że my przychodzimy, oni mówią, to jest, chcemy tego, tego i tego. Oni się wstydzą o tym mówić. No my się staramy trochę podstępnie, trochę jakoś podebrać i wyciągnąć te informacje. Dość ważna jest jakby idea mądrego pomagania, czyli pomagamy rodzinom, w którym sytuacje pogorszyły się, ale te rodziny tak naprawdę chcą zmienić swoje życie i one jakby w ich działaniu widać, że one chcą zmieniać, one chcą wyjść z tej trudnej sytuacji. Nie chodzi tylko jakby o materialną pomoc, ale o nasze wsparcie, o nasze zainteresowanie. Ta paczka jest jakby impulsem do zmiany, a tak naprawdę nasza obecność, nasze spotkania mają może i nawet więcej pomóc. Nie. Moja żona wychodzi z założenia, że najłatwiej po prostu przelać pieniążki, a ja mówię, nie idziemy na łatwiznę, idziemy zrobić coś bardzo konkretnego. 30 września zakończono rekrutację do drużyny wolontariuszy, czyli Super W. W Nysie liderem jest pan Artur Majka. Teraz Super W będą poszukiwać rodzin w potrzebie, następnie spotkają się z nimi i zdiagnozują poszczególne sytuacje. W zależności od potrzeb podejmą decyzję o włączeniu ich do projektu. Należy podkreślić, że oprócz pomocy Szlachetna Paczka niesie również ideę wyjątkowej integracji dwóch różnych światów. Paczka w niezwykły sposób łączy wolontariuszy, rodziny w potrzebie, a także darczyńców i dobroczyńców. Każdy, kto jest zainteresowany zaangażowaniem w projekt, może zasięgnąć informacji na stronie internetowej www.superw.pl oraz na www.szlachetnapaczka.pl.